W całej Polsce dochodzi do podpaleń, do różnego rodzaju przypadków płonących sortowni, płonących skupisk śmieci. Co się wydarzyło w tym miejscu? Jak pan by to określił? No ja bym chciał tutaj zwrócić szczególną uwagę, żeby nie wiązać nas i nie łączyć z seriami wydarzeń, które miały ostatnio miejsce u nas. Mogę powiedzieć, że to był nieszczęśliwy wypadek. Nie wykluczamy, nie ukrywam na razie żadnego z przyczyn. Policja bada, prokuratura tak też sprawdza przyczyny. Także nie. Różne opcje są brane pod uwagę. Nie zakładamy tutaj, prawda, podpalenia. Przypuszczamy raczej, że to jest samozapłon. Zapaliło się u nas odpady wielkogabarytowe, czyli chciałbym właśnie zwrócić uwagę, nie były to odpady problematyczne dla nas. My to przetwarzamy, my to przetwarzaliśmy, robimy z części tego paliwo alternatywne, za które w niektórych przypadkach otrzymujemy, prawda, jeszcze wynagrodzenie. Także prosiłbym o nie łączenie tego, jeśli chodzi o naszą firmę. U nas raczej mi się wydaje, że to doszło do samozapłonu i tutaj bym raczej kierował apel do mieszkańców, żeby po prostu zwracali uwagę, co wrzucają, do jakich odpadów. Mówię, mamy specjalne miejsca selektywnej zbiórki, tak, organizowane przez miasto, tak zwane PSZOKi, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, i tam powinny trafiać odpady, które nie powinny trafiać do odpadów komunalnych. A o samym wydarzeniu, to miało miejsce przed 6 dniami, to był późny wieczór, godzina około 21. Jak to wydarzenie wyglądało? To któryś z pracowników poinformował Straż Pożarną, że jest świadkiem takiego wydarzenia, czy to monitoring wykazał, że rozprzestrzenia się ogień? Jak to wyglądało, panie dyrektorze? No my mamy co prawda wszelkiego rodzaju tutaj zabezpieczenia, jeśli chodzi o Straż Pożarną i prawda, przeciwpożarowe instalacje. Jesteśmy podłączeni z systemem, z strażakami, aczkolwiek no, te odpady były, że tak powiem, magazynowane do przerobienia w wiacie, gdzie tego systemu akurat nie ma, ale pracownik od razu po zauważeniu wcisnął przycisk. Straż pożarna przyjechała praktycznie mówiąc po dosłownie kilku minutach, więc akcja ugaszania rozpoczęła się bardzo szybko, no ale ponieważ, mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, to są odpady wielkogabarytowe, gdzie jest drewno, które są suche, no ugaszenie ich no teoretycznie było nierealne, no to bardziej trzeba było poczekać, aż, że tak powiem, płomień zelżeje i wtedy wyciągać to i gasić, dogaszać ten żar. Jakby mógł pan te straty dla pana firmy przez ten pożar zdefiniować? My tutaj przetwarzamy, zwozimy też odpady, prawda, z miejscowości, które obsługujemy. No i w tym momencie no, musiałem niestety, ale wstrzymać przyjmowanie tego kodu odpadu. Z uwagi na to, że raz, że nie mamy gdzie tego magazynować, bo miejsce jest zablokowane do wyjaśnienia sprawy. No plac też jest, jakaś część wydzielona, jest zablokowana, bo czekamy na utylizację, na badania i utylizację odpadu, który mamy teraz, prawda, który powstał w wyniku tego spalenia. I mówię, jeśli chodzi o tutaj o nas jako firmę Remondis, dla nas jest jak najbardziej strata, a tak jak chciałem powiedzieć, wspomniałem wcześniej też w wcześniejszej rozmowie, no ja odpowiadam za ludzi i dla mnie bezpieczeństwo ludzi jest priorytetowe.